że prokuratoria PKS-y nie podpisały z kilkoma PKS-ami umowy i nie ma gdzie teraz zatrzymywać się przejazdowy, taki PKS pośpieszny, gdzie to będzie gdzieś wyznaczony jakiś teren, czy nie? Dziękuję. To sprawy dworca autobusowego w Kolnie. Ja mówiłem Państwu, że stało się tak, jak się stało. Spółka PKS w Łomży sprzedała cały grunt wraz z dworcem. Natomiast w tej chwili dzisiaj będę podpisywał pismo do prezesa PKS-u. Jesteśmy w ustępnych rozmowach. Mam nadzieję, że marszałek rozważy to pozytywnie, ponieważ sytuacja jest dziwna i śmieszna, bo PKS sprzedał tą ziemię w taki sposób, że ma zagwarantowane, iż nabywca na okres 5 lat udostępnił poczekalnię dworcową, 3 stanowiska, kasę biletową, tak? PKS będzie płacił za to tylko za energię elektryczną i metę. No więc my będziemy budowali drugi dworzec, tak? Bo, no tak powiedziałem, będą dwa dworce w Kolnie, tak? Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. Bo przedsiębiorca ma zamiar budować dworzec w stronę Banku Spółdzielczego, tak? Ten będzie zburzony, a my będziemy budowali dworzec tam, gdzie będzie kolejka, tak? Jeśli pan marszałek tak chce, jeśli pan prezes tak chce, będziemy mieli dwa dworce w Kolnie. Jeden będzie tylko dla PKS-u, drugi będzie dla wszystkich. No byłaby to chyba najśmieszniejsza sytuacja w Polsce, jaka by mogła wystąpić, tak? No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Poza tym, powiedzmy, my możemy iść na pewne kompromisy dla przedsiębiorcy, tak? Bo możemy dać po granicy budować, albo nie pozwolić po granicy budować i tak dalej, i tak dalej. Więc zaproponowałem, żeby zarówno przedsiębiorca, jak i PKS rozważyli taki wariant. My dajemy grunt pod budowę dworca, tak? Ten dworzec może być styczny z budynkiem przedsiębiorcy, tak? Jeżeli przedsiębiorca, i wtedy przedsiębiorca zyskuje grunt, tak? Jeżeli przedsiębiorca wybuduje nam o określonych parametrach poczekalnie, wybuduje nam infrastrukturę dworcową na naszym gruncie i nam ją przekaże, tak? I nam ją przekaże, to my zobowiązujemy się do zapewnienia PKS-u, znaczy nie, my nie możemy się zapewnić. My zobowiązujemy się do tego, że zresztą ustawa nas zobowiązuje, że każdy na równych prawach będzie korzystał z tego dworca, tak? Każdy na równych prawach, PKS również. Natomiast w zamian możemy przekazać na przykład część gruntu dla przedsiębiorcy na parkingi. Nie przekazać w sensie oddać na własność, tylko udostępnić jako ogólne parkingi, które on wykona. Jeżeli przedsiębiorca na to wyrazi zgodę, bo przedsiębiorca już praktycznie wyraził, natomiast jest opór ze strony PKS-u. Pan przewodniczący był na tym spotkaniu. Była, myślę, ostra wymiana zdania, ale mam nadzieję, bo znam prezesa, że argumenty dotrą do prezesa PKS-u i wyrazi na to zgodę, bo tak naprawdę w tej chwili od niego zależy, czy będziemy mieli dwa dworce, czy będziemy mieli jeden dworzec. Ja myślę, że zarówno marszałek, bo marszałek jest właścicielem spółki PKS, podejdzie, tak jak samorządowiec, podejdzie do tematu rozsądnie i będziemy mieli jeden dworzec, który będzie własnością miasta, bo tak nowa ustawa przewiduje. Ja nie ukrywam, że my byliśmy zainteresowani kupnem tego dworca, no ale stało się tak, jak się stało. Dzisiaj mamy rozmowy w innym kontekście, w innym kierunku, ja już do tego nie będę wracał. Być może wszystko się uda i wtedy nie będzie żadnych problemów, natomiast jeżeli chodzi o przystanek tak naprawdę dzisiaj, ogólnomiejski, to on jest tylko przy parku. Bo zresztą, tak notabene, to nigdy dworzec PKS-u nie należał do miasta, nie? To jest inny temat. On zawsze był dworcem PKS-u, tylko kiedyś PKS był jednostką Skarbu Państwa. Tak, w momencie, kiedy przeszedł pod marszałka i kiedy utworzono spółkę ZOO, no, był już samorządowym dworcem. I mieli prawo do tego, żeby sprzedać. Natomiast mam trochę żalu, bo mogliśmy się dogadać i miasto mogło wspólnie ze starostwem, bo starostwo chciało partycypować w kosztach nabycia tego
dworca mogło być właścicielem. Mówię, stało się tak, jak się stało. Nie rozdrapuję już tego tematu, który był. Mam nadzieję, że wybrniemy z tego pozytywnie. Jeśli nie, będziemy ubiegać się o dofinansowanie i w następnym roku czeka nas jeszcze budowa dworca. Ale jestem dobrej nadziei, mam nadzieję, że jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej paranoi, że w końcu będą dwa dworce.